Dzień dobry. Nazywam się Maja Mędrychowska, jestem edukatorką w dziale Edukacji i Kultury Filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zapraszamy na warsztaty twórcze razem z Kotem Bonifacym. Sierpniowy zielnik. Co jest potrzebne? Ususzone rośliny, białe kartki, tektura, dziurkacz i sznurek, taśma papierowa i nożyczki, ołówek i kredki. Zaczynamy od przygotowania zeszytu, do którego będziemy wklejać nasze rośliny. W poprzednim odcinku, Oceanotypi, pokazywałam, jak je ususzyć. Dla każdej szykujemy jeden arkusz. Ja mam 7 roślin, więc potrzebuję 7 kartek. Dodajemy jeszcze jedną, z której zrobimy okładkę. A pod spodem kładziemy tekturkę, aby wzmocnić zielnik. Chwytamy kartki, układamy równo i za pomocą dziurkacza robimy otwory na każdej stronie w tym samym miejscu. Możecie poprosić o pomoc dorosłych. Łączymy arkusze sznurkiem. Ucinamy długi kawałek i przeplatamy przez otwory. Na koniec robimy supełek z tyłu zeszytu. Warto zawiązać go delikatnie, tak żeby w przyszłości z łatwością dodać nowe karty do zielnika, na przykład za miesiąc albo w przyszłym roku. Kiedy zeszyt jest już zrobiony, tworzymy okładkę. Możecie ją zaprojektować jak tylko chcecie. Ja najpierw napiszę zielnik, a potem narysuję liście i kwiaty. Teraz czas na wklejanie roślin. Użyjemy taśmy papierowej. Dobrze jest podzielić ją na małe paski. Bierzemy pierwszą z roślin, układamy na kartce i przyklejamy. Pierwsza strona jest już prawie gotowa. Brakuje jeszcze nazwy okazu. W moim przypadku jest to pięknie pachnący kwiat o nazwie lawenda. Zapiszę ją ołówkiem. Jeżeli nie wiecie, jak nazywają się zebrane przez Was rośliny, koniecznie poproście o pomoc rodziców lub dziadków. W taki sam sposób przyklejamy pozostałe okazy, które podpisujemy.
nasz ziemnik jest gotowy. Zobaczcie, jak wygląda. Wszystkie rośliny znalazłam na naszym muzealnym dziedzińcu. Lawenda, liść jarzębiny, czyli jarzęba pospolitego, kwiat o ciekawej nazwie kosmos podwójnie pierzasty, koniczyna, malwa różowa, rumianek i słoneczniczek szorstki. Podczas spacerów zwracajcie uwagę na ciekawe kwiaty i liście. Być może będą się nadawały na kolejne strony w zielniku.